Przed premierą. W tym akcie, który jest taki spokojny, gdzie te wszystkie kobiety jak duchy tańczą i już mają wypłynąć ze sceny i wypływają, ale wypływają tyłem do kulis. No i nagle źle tam odmierzyły odległości i wpadają na kulisy, na grób, na krzyż, jedna za drugą, lecą na plecy, nogi do góry. Nie wiem, co było na widowni, jak zareagowała publiczność, ale my, które żeśmy widziały koleżanki, które leżały w rozpaczliwych pozach na ziemi i czym prędzej uciekały za kulisy, to było po prostu bardzo komiczne. Opera wrocławska. Adolf Adam. Gizel. Balet. Dyrygent Ajub Gulijew. Opracowanie choreograficzne Ewa Głowacka i Zofia Rudnicka. Kostiumy i scenografia Tatiana Kwiatkowska. Premiera w Operze Wrocławskiej 27 października. Joanna Szymajda, kierownik baletu Opery Wrocławskiej. Jesteśmy właśnie w trakcie pierwszych prób scenicznych do Gizel, już z kostiumami. Przygotowania tak naprawdę trwają już prawie 2 miesiące, ponieważ prace nad choreografią zaczęły się na początku sezonu, więc jest to dosyć długi proces. Równocześnie oczywiście zaczęły się prace nad scenografią i nad kostiumami. Także żeby taka premiera doszła do skutku, a jest ona dosyć bogata w sensie produkcyjnym, to przy utrzymaniu też bieżącego repertuaru zespołu potrzebujemy no właśnie takie co najmniej 2 miesiące wytężonej pracy i dzisiaj po raz pierwszy możemy zobaczyć komplet tych wysiłków zespolonych razem, bo oczywiście pracuje też oddzielnie jeszcze orkiestra nad przygotowaniem wersji muzycznej. Mamy gościnnego dyrygenta aż z Azerbejdżanu, który właśnie też specjalizuje się w pewnym sensie w dyrygowaniu baletami. Choreografki, które prowadzą ten spektakl, same mają ogromnie bogate doświadczenie w wykonywaniu tego baletu, więc dla pani Ewy Głowackiej to jest 20 lat historii jej pracy jako tancerki w głównej roli, czyli w roli Gizel. Także są naprawdę ekspertkami w Polsce od tego baletu i to jest balet romantyczny, to znaczy pochodzi z XIX wieku, dokładnie premiera była w 1841 roku i mamy taką ciekawą koincydencję, że jest to dokładnie ten sam rok, w którym otwarty został ten budynek Opery Wrocławskiej, w którym się właśnie znajdujemy. Czyli jakieś połączenie takie ponadczasowe mamy pomiędzy tymi wydarzeniami, premierą Gizeli i otwarciem Opery Wrocławskiej. Utrzymany jest oczywiście właśnie w takim duchu romantyzmu, zarówno jeżeli chodzi o warstwę narracyjną, jak i warstwę inscenizacyjną. Staraliśmy się być wierni tym pierwowzorom, czyli również kostiumy i scenografia są odzwierciedleniem tego, jak w XIX wieku mógł ten spektakl wyglądać. Oczywiście tu jest pytanie też, co to jest oryginał i skąd wiemy, że on tak wyglądał w XIX wieku, bo te balety są przekazywane tak naprawdę z osoby na osobę, czy kolejni wykonawcy, kolejni pedagodzy, baletmistrzowie przekazywali ten balet z jednego wykonawcy, z jednej wykonawczyni na kolejną i tak dotrwał on do naszych czasów, więc wiadomo, że niektórzy coś dodali, niektórzy coś tam przetworzyli, ale serce tej choreografii, czyli główne wątki narracyjne, postaci, sceny pozostaje takie samo i oczywiście wariacje w rozwiązaniach poszczególnych elementów są najczęściej właśnie tym, co wnosi choreograf opracowując tę choreografię. Aniu, troszeczkę do środka prosimy, twoją stronę, o tak, jeszcze ciut. Ewa Głowacka. Była pierwsza solistka Teatru Wielkiego w Warszawie, obecnie pedagog. Tutaj w tym wypadku jestem też przy choreografii nowej.
Głównie jestem odpowiedzialna za przekazanie tej tradycyjnej choreografii, którą sama przez 19 lat tańczyłam, którą mnie przekazali jeszcze wtedy radzieccy pedagodzy, którzy byli kształceni w Moskwie i w Petersburgu i oni mieli te wzorce z kolei od swoich pedagogów, więc cały trzon choreograficzny solistów staramy się zachować, żeby był taki sam i ja głównie się tym zajmuję, no to co sama robiłam i co jest mi najbliższe. Muszę powiedzieć, że ten balet to był jeden z moich najulubieńszych baletów. W repertuarze, kiedy ja byłam w swoim teatrze, była duża klasyka, tańczyłam Śpiącą Królewnę, Jezioro, mnóstwo innych baletów, ale ten balet Giselle właśnie był bardzo mi bliski, ponieważ nie byłam jakby typem tancerki takiej mocnej technicznie, która głównie popisy robiła. Ja byłam raczej osobą uczuciową, liryczną i akurat ten balet bardzo jakby pasował do mojej natury. Ponieważ nie ma on aż tak wielkich wymagań technicznych, jak się pojawiły potem w baletach końca XIX wieku, Jezioro Łabędzie, gdzie trzeba było jeszcze w tym wielkim, ciężkim pas de deux w trzecim akcie Odylii wykręcić 32 fouetté. I w ogóle takie choreografie były tak ułożone, że były po prostu na granicy ludzkiej wytrzymałości. Natomiast Giselle miała w sobie tyle uroku i tyle po prostu uczucia i tak można było się wytańczyć i tak można było się po prostu spełnić, że to jest jeden z baletów, który daje tancerce najwięcej satysfakcji. Ale słuchajcie, zaraz. Przecież myśmy baletki zawsze odkładem na Maestro, maybe we try now, Shirley, go on the stage, backstage. Zofia Rudnicka, byłam solistką w Teatrze Wielkim w Warszawie. Teraz pracuję na wyższej uczelni, jestem nawet doktorem habilitowanym od tańca. Opracowanie choreograficzne. W sumie robimy je razem, z tym, że tak troszeczkę podzieliłyśmy się rolami. Ewa przygotowuje solistów, parę solistów, a ja bardziej sceny zespołowe i też w pierwszym akcie staram się zmienić troszkę tę choreografię, jakby uwspółcześnić ją odrobinę, można powiedzieć unowocześnić, ale wiadomo, że to jest właśnie trochę trudne, żeby nie wyskoczyć z tej formy, w jakiej to jest. Niektórzy tancerze i choreografowie mają fantastyczną pamięć, na przykład Leon Wójcikowski, który był tancerzem zespołu Diagilewa. On później jeździł ze swoim zespołem i przekazywał choreografię Fokina z tego zespołu, on to wszystko pamiętał. Te choreografie były też znacznie prostsze niż teraz, ale one także, tak powiem, są przekazywane z ust do ust, z nóg do nóg, można powiedzieć, z człowieka na człowieka i my się staramy tak też w ten sposób ten balet pokazać. No i jest trochę trudno, bo zespół tutaj jest z całego świata. I każdy troszeczkę, niby szkoła klasyczna, ale każdy trochę inaczej. No i ta głowa, jak są niby wszystkie w croisé, to jedna ma za nisko opuszczoną, druga za wysoko, jedna ma przekrzywioną trochę na bok i to trzeba wyrównać, a stoi 18 takich panien, więc to nie jest tak całkiem proste, ale generalnie jest to szalenie miła praca z tancerzami. To są wszyscy młodzi ludzie, którzy chcą tańczyć, przyjechali tu z różnych stron świata i Giselle jest dla nich naprawdę takim fascynującym tytułem, niezależnie od tego, czy tańczą Willisy w zespole, czy główne role.
Zespół Baletu Opery Wrocławskiej jest zespołem bardzo międzynarodowym. Nawet więcej niż połowa tancerzy obecnie pochodzi spoza Polski, co oczywiście też ubogaca niezwykle codzienną pracę. Mamy w tej chwili 32 osoby czynnie pracujące i w Giselle występują jeszcze gościnne tancerki w zasadzie, ale też osoby zaproszone do poszczególnych scen, na przykład sceny dworu, ponieważ zwłaszcza drugi akt wymaga dużej liczby tancerek, więc tutaj mamy kilka osób doproszonych specjalnie do spektaklu Giselle. Główną postać odgrywają Remi Lamping, która jest Amerykanką, i Natsuki Katayama, która jest Japonką. I to jest również niezwykle interesujące, bo to są dwie bardzo różne Giselle, dwie różne estetyki poruszania się, emploi, takie artystyczne ekspresji. To jest też ciekawe zobaczyć, jak można z tą samą choreografią zrobić zupełnie inną interpretację. Natsuki Katayama, I came from Japan. I'm gonna Nazywam się Natsuki Katayama, wcielam się w rolę Giselle. Giselle jest bardzo wesołą, niewinną dziewczyną. Ciągle się uśmiecha i bardzo kocha swojego narzeczonego, Alberta. Poza tym uwielbia tańczyć. Niestety cała ta historia kończy się dla niej tragicznie, ale ona nie mogła tego przewidzieć. Niewinność i ufność sprawiła, że nigdy nie podejrzewałaby swojego ukochanego o kłamstwo. Fiance could lie to her. It is really difficult because everything has to be really in technicznie the right to position. Bardzo trudny balet. Wymaga od nas absolutnej perfekcji. Dużą wagę przykładamy choćby do układu dłoni. W drugim akcie Giselle jest już kimś w rodzaju ducha. Wszystko dzieje się już po jej śmierci. Dlatego tym bardziej muszę starać się tańcem odzwierciedlić tę delikatność i ulotność. Oczywiście wszystkie tańczymy w puentach, dlatego wcale nie jest łatwo zachowywać się na scenie bezszelestnie, zwłaszcza gdy wykonuje się podskoki. Muszę przyznać, że mam bardzo osobisty stosunek do tego spektaklu. Gdy byłam jeszcze w szkole baletowej, na jednym z egzaminów zatańczyłam fragment tej choreografii. Moja nauczycielka nie była jednak ze mnie zadowolona. Nie podobał jej się mój występ. To wtedy postanowiłam, że zatańczę kiedyś Giselle. Cieszę się, że teraz to marzenie może się spełnić, choć przyznam, że było trudniej niż się spodziewałam. Na ogół wolę bardziej wyraziste, energetyczne partie. Giselle jest przede wszystkim delikatna i subtelna. Musiałam więc na prośbę choreografek wyzbyć się całej mojej energii i wyobrazić sobie, co czuje osoba, której ktoś właśnie złamał serce. Musiałam pogodzić się z tym, że na scenie nie będę w pełni sobą, jednak z biegiem czasu odnalazłam w sobie prawdziwą Giselle. To już mój siódmy sezon w balecie Opery Wrocławskiej. Muszę przyznać, że zespół bardzo się zmienił przez ten czas. Gdy zaczynałam, składał się w większości z Polaków. Trochę trudno było mi się odnaleźć. Wszyscy mówili tylko po polsku. Musiałam szybko przystosować się do warunków. Z biegiem czasu jednak zaczęło się tu pojawiać coraz więcej obcokrajowców. Teraz jesteśmy naprawdę zgrani. Mamy jeden cel. Jak najwięcej i jak najlepiej tańczyć. Na tym się skupiamy. Czuję tutaj bardzo dobrą energię i to popycha mnie do jeszcze cięższej pracy. Good energy from them, then I can push myself more. Nazywam się Ayub Guliyev, pochodzę z Azerbejdżanu. Nie po raz pierwszy jestem w Polsce. To właściwie mój ulubiony kraj. W Białymstoku rozpoczęła się moja dyrygencka kariera po tym, jak wygrałem konkurs imienia Lutosławskiego.
Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tym przedsięwzięciu. To be here and to take part in this great project. Actually, I think everything is beautiful here. Ta muzyka jest po prostu przepiękna. Myślę, że Adolf Adam chciał ukazać całą paletę barw dźwięku, podkreślić charakter występujących w tym balecie postaci. To właściwie opowieść o prostych ludziach. Taka jest Giselle, a nawet Albert, który, choć ma szlacheckie pochodzenie, charakteryzuje się dobrocią serca, wrażliwością. On naprawdę zakochuje się w Giselle. Podobnie zresztą jak Hilarion, który uchodzi tutaj za czarny charakter. Powiedziałbym, że ta muzyka jest jak rzeka, jak ocean pięknych melodii. Forma tego baletu jest klasyczna, tak jak w pozostałych dziełach Adolfa Adama. Wiem jednak, że to spore wyzwanie dla tancerzy. Przede wszystkim wymaga od nich doskonałego przygotowania technicznego, ale to nie wystarcza. Muszą także nauczyć się bardzo głęboko przeżywać tę historię, zrozumieć ją i przekazać publiczności. Ten balet wymaga od nas wszystkich absolutnej perfekcji, także ode mnie i od orkiestry. Musimy dbać o każdą frazę. Ten balet przypomina mi piękną dziewczynę, taką, którą należy traktować z wielkim szacunkiem, ostrożnością i delikatnością. Taka jest też ta muzyka, która w każdym dźwięku oddaje piękno i szczerość, charakterystyczne dla prawdziwej miłości. So everything done should be done very carefully, and again, I think that it's a world of beauty, world of love and world of sincere feelings of love. Dyrygowanie baletem znacząco różni się od wykonywania muzyki symfonicznej. Wymaga doskonałego przygotowania, zwłaszcza jeśli chodzi o tempo i frazowanie. W przypadku tak znanego baletu jak Giselle, ważne jest, by poznać jego historię, związaną z nim tradycję. Kluczowe jest także to, by dobrze poznać każdego tancerza. W ich tańcu manifestują się nie tylko umiejętności, ale i osobowość. Niektórzy dany fragment wolą wykonywać szybciej, inni wolniej. Jedni mają w sobie więcej energii, a inni są znacznie bardziej liryczni. Ja, jako dyrygent, muszę temu wszystkiemu sprostać. To dlatego tak bardzo zależało mi na tym, by brać udział w przygotowaniach do tej premiery od samego początku, żeby być na próbie, nawet gdy tancerze byli jeszcze w trakcie uczenia się choreografii lub gdy dopracowywano kostiumy i światło. Starałem się ciągle pamiętać, że to ja jestem dla tancerzy, a nie oni dla mnie. To wymagało umiejętności kompromisu. Jedynym fragmentem, w którym możemy z orkiestrą poszaleć, jest sam wstęp instrumentalny. Później jednak naszym głównym zadaniem jest towarzyszenie zespołowi tanecznemu najlepiej, jak to tylko możliwe. But the rest of the music has only one purpose, to open the best opportunities and best qualities of the ballet company. Three steps and pause. Nazywam się Robert Kędziński. Będę kreował rolę Alberta w spektaklu Giselle. Albert jest główną postacią męską. Jest to postać księcia, który przebiera się w strój wieśniaka i chce uwieść jedną z wieśniaczek. Ta wieśniaczka to Giselle, która nie wiedząc o podstępie księcia daje się uwieść. Kończy się to dosyć tragicznie. No, historia jest dramatyczna z tego względu, że książę troszkę się właśnie bawiąc tym uczuciem nie zdaje sobie sprawy, jakie to niesie zagrożenie i jest to właśnie ukazane, że może się to kończyć tragicznie, takie trochę głupie zabawy. Choreografia jest bardzo klasyczna, bardzo, jak to się mówi, po Bożemu przekazana. Dokładnie takie wersje są wystawiane na największych scenach świata choreograficznie. Oczywiście z malutkimi detalami, to jest swego rodzaju dowolność w pewnych scenach, mise-en-scenach, ale cała idea spektaklu jest oparta na bardzo klasycznej wersji Giselle. Jest to taki ukłon w stronę takich dosyć też może konserwatywnych w tym rozumieniu widzów, którzy chcą tą klasykę oglądać. Jest to gdzieś właśnie zachowane jako taki trochę obraz z epoki sprzed już 200 lat. Myślę, że warto przyjść zobaczyć taki balet. Muzyka na żywo, bardzo dobry dyrygent z nami współpracuje. Jest to balet bardzo jasny w przekazie, łatwy do zrozumienia, historia jest dosyć poruszająca,
Myślę, że się spodoba. W pierwszym akcie jest sielankowy obraz, ale to jest takie emocjonujące, bo niewinne dziewczątko, zakochane, jest ten narzeczony, ona nagle się zakochuje w kim innym, zaczyna mu ufać, zostaje oszukana, popada w obłęd. To jest takie naprawdę emocjonujące, jak jest dobrze zagrane artystycznie, to jest naprawdę wzruszające. A drugi akt jest bardzo ciekawym obrazem, bo jest takim mrokiem, ma takiego ducha i romantyzmu i troszeczkę coś z thrillera w sobie, a jednocześnie to miłosne uczucie nad tym cały czas jakby trwa. Mnie się to wydaje piękne, przenosimy się w zupełnie inny świat takich najznośniejszych emocji. Tak jak w muzeum, są przeróżne style, różne kierunki. To nie jest to, że wyrzucamy stare obrazy, bo się już nie nadają. Powinno się zachować, starać się zachować jakby te pierwowzory. Najbardziej zbliżone, żeby widz mógł przyjść i zobaczyć. Podoba mi się to, ma do wyboru, ma taki balet. Taki balet i teraz czy mu odpowiada ta choreografia, czy mu ten styl odpowiada, a poza tym jest to ciekawe, jak kiedyś widzieli taniec, jak kiedyś tańczyli, prawda? A jak tańczą dzisiaj, jak nawet ci sami tancerze tańczą balet klasyczny i to taki w czystej formie, a jak tańczą już ten balet taki też klasyczny, ale już XXI wiek, który już ma połączenie inny taniec korpusu, inny taniec rąk. Bardziej jest to taniec taki jakby i techniczny, i jakby powiedzieć sportowy, wyczynowy. Tu jest to wszystko, jeszcze ten balet, który był na etapie początku XIX wieku. I to był okres, kiedy do głosu doszły kobiety. Tak jak w literaturze, kobieta stała na piedestale. Mężczyzna wszystko dla tej kobiety robił. I tak samo było w balecie. Pojawiły się wtedy wielkie baleriny i dla nich ci choreografowie zaczęli tworzyć balety. I dzięki temu, czy powstała Sylfida, pierwszy balet romantyczny, czy powstała Giselle, prawda? To było wszystko z myślą o tych balerinach pięknych. To był okres, kiedy kobiety po raz pierwszy zaczęły tańczyć na palcach. I od tego czasu stworzył się nowy styl tańca na palcach dla kobiet, który przetrwał do dnia dzisiejszego, bo wtedy taka musiała być kobieta. Myślę, że to jest spektakl, który oferuje możliwość spędzenia ciekawego i przyjemnego wieczoru osobom, które oczekują różnych doświadczeń. Z jednej strony będzie to właśnie klasyczna scenografia, klasyczne kostiumy i klasyczny taniec. Z drugiej strony to jest naprawdę wykonawczo bardzo wymagający spektakl i dla kunsztu tancerzy i to jest naprawdę ich święto. To kiedy po tylu latach pracy, żeby zatańczyć taki spektakl, mogą w końcu się pokazać widowni, więc to jest naprawdę dla nich wspaniałe, że mogą zaprezentować wszystko, na co pracowali przez kilkanaście lat w tym jednym wieczorze. Myślę, że ten balet po prostu nie może się nie spodobać. To wspaniała, monumentalna muzyka, która przypomina mi swoją doskonałością grecki posąg. My, zarówno tancerzy, jak i orkiestra, możemy tylko uwypuklić to piękno. Wszyscy, łącznie z ekipą techniczną, jesteśmy świetnie przygotowani do premiery i nie możemy się już jej doczekać. Mam nadzieję, że publiczność doceni naszą pracę. They try to do the best, and I'm sure that they believe that the audience, people will like it very much. W balecie wszystko wymaga czasu. Wszystko. Tu się buduje po prostu systematycznie z dnia na dzień. Balet klasyczny, taki czysto klasyczny balet jest niestety bardzo wredny. Wychodzi tancerz na scenę i jest jakby obnażony. Wszystko widać, wszystkie niedostatki, czy stopy są dobrze, czy ręce są sztywne, czy ręki są miękkie, ciuteńkę za krótka szyja, czy ciut za duża głowa. Klasyka wymaga kanonu piękna i ten kanon my cały czas staramy się znaleźć, żeby to, co robią, żeby to było piękne. Szukamy piękna. Thank you.
Opera wrocławska. Adolf Adam. Giselle. Balet. Dyrygent Ajub Gulijew. Opracowanie choreograficzne Ewa Głowacka i Zofia Rudnicka. Kostiumy i scenografia Tatiana Kwiatkowska. Wystąpią m.in. Remi Lamping, Robert Kędziński, Ines Furuhashi-Huber i Won Jun Choi. Premiera 27 października. Audycja powstała we współpracy z Operą Wrocławską.